Dzisiaj jestem w takim domowym outfitie, nie umyte włosy, ale to nie ja dzisiaj się liczę, tylko właśnie gość specjalny, kuchnia z Lidla. Dzisiaj Wam chcę pokazać, jak domowym sposobem przerabiam kuchnię dla Zoe, którą tutaj widzicie. I słuchajcie, użyję takich produktów ogólnodostępnych. Jest mnóstwo filmików na YouTubie, jak przerobić kuchnię dla dziecka. Niestety są to, słuchajcie, filmiki profesjonalne, wykonywane przez stolarzy lub osoby zajmującymi się właśnie tym fachem. I niestety, umówmy się, ale my, kobiety, nie mamy takich sprzętów w domu. Nie każdy, może wy macie, ja nie mam. Ja na przykład w domu nie mam szlifierki, więc zastąpię to zwykłymi gąbeczkami do szlifowania. Znalazłam po prostu w garażu pędzelek i wałeczek i taki pojemnik na farby. Znalazłam również taśmę malarską. Podejrzewam, że w każdym domu ona jest. Jedyne, co zakupiłam, to jest spray oraz farba. Ponieważ szukałam po prostu w odpowiednim kolorze, miałam taką farbę w domu białą, akurat tutaj mam z Duluxa, ale myślę, że każda się nadaje, która jest do drewna lub PCV, i kupiłam pudrowy róż. To będzie kuchnia typowo dla Zoe, bo ona jest niska, więc myślę, że już Juanito darujemy sobie tą kuchnię. Oczywiście jak najbardziej będzie mógł się z siostrą bawić, ale przy przeprowadzce stanie ona w pokoju Zoe. I stąd właśnie te dwa kolorki. I jeszcze omal bym zapomniała, kupiłam, słuchajcie, taką samoprzylepną, w zasadzie nie wiem, czy to tak się nazywa, ale to jest taka folia okleina, którą możecie oklejać meble. I tutaj wybrałam taki marmur, ale słuchajcie, tu jest nie taki zwykły marmur, bo to jest ten szary pomieszany z takim rose gold, więc w zasadzie wszystko będzie w podobnym klimacie. Znalazłam taki filc w garażu malarski, więc na tym będę po prostu pracować. Kuchnię sobie już rozłożyłam, słuchajcie, i zaraz Wam ją pokażę. I kuchnia sama w sobie jest bardzo ładna, natomiast ja chciałabym ją przerobić na bardziej dziewczęcą i pasującą do pokoju małej, więc zaczynamy. Słuchajcie, on jest naprawdę spory, więc rozłożę go kawałek. I tutaj już sobie odpakowałam tą kuchnię, znaczy powyjmowałam elementy oraz instrukcje, bo myślę, że to są dwa takie dość ważne aspekty. Ja tej kuchni dzisiaj raczej nie będę składać, ponieważ ona musi wyschnąć. Najpierw odszukam elementy z kuchni i ustalę, jaki kolor chciałabym, aby one miały. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. Pierwszą czynność, jaką zrobiłam po rozpakowaniu kuchni, jest podzielenie na elementy, które będę malowała i te, które zostawiam w naturalnym kolorze. Chciałabym zobaczyć, jak zachowa się ta gąbeczka, którą będę mapowić. Ej, super! We're holding hands to keep each other warm while we stand. And watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Słuchajcie, ta plansza jest mega zmatowiona. I teraz przetrę ją ściereczką. Tutaj mam troszkę ułatwienie sprawy, bo delikatnie zmatowię to drewno i zacznę malować. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. Mm-mm.
so beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. Okej, słuchajcie, na razie jestem w szoku, jak ta farba super pokrywa i ona ma idealny kolor, właśnie to jest taki pudrowy róż, ale wchodzący w brudny róż, więc naprawdę super. Wydaje mi się, że będę musiała dołożyć jeszcze jedną warstwę, no ale nie ma to problemu, bo maluje się to w ekspresowym tempie, więc ja zabieram się za kolejną część do malowania. Making plans, what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for ya. Just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we could stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. I don't need any presents. Myślę, że przyszedł na to czas, aby złożyć tą kuchnię. Trzymajcie kciuki za mnie, żeby mi się udało dość sprawnie, bo ja zaraz muszę jechać do przedszkola. Słuchajcie, pierwsze to robię, to jest po prostu sprawdzam, ile tej okleiny potrzebuję. Więc mniej więcej tyle. I po prostu sobie ucinam. Tutaj pod spodem mamy jakby blat kuchenny, w którym znajdują się dziury. Słuchajcie, ja tych dziur w tym momencie wycinać nie będę. Najpierw przykleję okleinę, a później nożykiem po prostu podocinam dziury. As long as I spend this day with you. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. Gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. Love and so beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. With you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. Słuchajcie, jest już dość późno, a ja mi to wyschło i nie podobało mi się, że reszta kuchni jest biała. I zobaczcie, co robię, ale maluję wszystkie części, które nawet były białe, na różowo. Brawo ja. Dobra, słuchajcie, kuchnia jest skończona. Myślę, że prezentuje się fajnie.
Zobaczcie, jaka fajna jest ta kuchnia. I to jest kuchnia z Lidla. Słyszycie to? A patrzcie na to. Przecież ona oszaleje. Jest lampka. Co wam jeszcze mogę pokazać? To jest kostkarka do lodu. Zobaczcie na to. No tutaj wiadomo, się wszystko kręci, ale w piekarniku, zobaczcie, też się zapala światełko. Tu jest lodóweczka. Myślę, co tu jeszcze? O! Otwieramy. Start, stop, super, naprawdę wszystkim polecam. Fajnie wyszło, co?